W dzisiejszym materiale krótko i na temat dowiesz się, dlaczego piwo bezalkoholowe jest o niebo lepsze od tradycyjnego piwka. I co ciekawe, w niektórych sytuacjach może nawadniać lepiej niż tradycyjna woda i działać prozdrowotnie na nasz organizm. Także zostań ze mną do końca. Produkcja piwa bezalkoholowego niewiele różni się od produkcji piwa tradycyjnego, takiego z alkoholem. Produktami są drożdże, chmiel, woda oraz ziarna pszenicy lub jęczmień. Te wszystkie składniki zawiera piwo alkoholowe i bezalkoholowe. Jedyna różnica jest taka, że przy piwie bezalkoholowym podczas fermentacji przerywa się cały proces, by nie powstał alkohol, lub przeprowadza się proces dealkoholizacji. Można również zastosować drożdże, które po prostu nie wydzielają alkoholu. Jednym z ciekawych badań, w którym uczestniczyli piłkarze, pokazano, że korzystniejsze dla piłkarzy było wypicie przed meczem 0,7 litra piwa bezalkoholowego niż wody. Piwo bezalkoholowe lepiej pomagało utrzymać równowagę elektrolitową podczas aktywności fizycznej. Czyli upraszczając, piwo bezalkoholowe lepiej nawadniało przed meczem niż sama woda. Ale ten efekt już nie występował wtedy, kiedy użyto piwo z alkoholem. Piwo zawiera cenny krzem dla organizmu, który nie jest tak popularny jak inne pierwiastki. W piwach jest średnio go około 20 mg, ale również zdarzają się inne rodzaje piw, których wartość sięga nawet powyżej 50 mg. Dla porównania, z dietą dostarczamy od 20 do 50 mg tego pierwiastka. Więc jak widzisz, piwo jest dobrym źródłem krzemu. Krzem uczestniczy w mineralizacji naszych kości. Dodatkowo krzem uczestniczy w produkcji kolagenu oraz zapewnia odpowiednią elastyczność naszych naczyń krwionośnych. Pozwala to zachować odpowiedni stan skóry, włosów oraz paznokci. Krzem zapobiega odkładaniu się glinu, czyli aluminium, w naszym mózgu, a to najprawdopodobniej może zapobiegać powstawaniu takiej choroby jak Alzheimer. Większość piw zawiera dodatek chmielu, a chmiel w swoim składzie ma bardzo silne antyoksydanty, które mają działanie przeciwzapalne. I jednym z tych antyoksydantów jest polifenol ksantohumol. Dodatkowo zawarte polifenole w piwie korzystnie działają na naszą mikroflorę jelitową. A jeśli my mamy zdrową i odpowiednią mikroflorę jelitową, no to korzystnie działa to na nasz mózg i na naszą odporność. Piwo bezalkoholowe sprawdzi się również u osób bardzo aktywnych oraz podczas upalnych dni, ponieważ idealnie nawadnia organizm. Zaletą piwa bezalkoholowego jest to, że zawiera dużo mniej kalorii niż tradycyjne alkoholowe piwo. Na przykład bezalkoholowy Lech Free zawiera tylko 95 kalorii w półlitrowej butelce, natomiast tradycyjny alkoholowy Lech no to już jest 205 kalorii. Więc jak widzicie, jest to ponad dwukrotna różnica. Ale nie każde piwo będzie ok. Na pewno powinnaś unikać smakowych piw. Dlaczego? Bo w większości przypadków zawierają dodatek cukru lub syropu glukozowo-fruktozowego, a jego nadmiar w naszym żywieniu jest szkodliwy. A co za tym idzie? Spożywamy więcej kalorii. No oczywiście chcielibyśmy tego uniknąć. Podsumowując, piwo bezalkoholowe nie możemy wrzucać do jednego worka z tradycyjnym piwem. Jest to zdrowsza alternatywa ze względu na brak alkoholu, a jego powinniśmy unikać. Patrząc na zalety piwa bezalkoholowego, można śmiało stwierdzić, że nie szkodzi. A nawet pokusiłbym się o takie stwierdzenie, że jest zdrowsze niż tradycyjna lampka wina. Ale oczywiście, to dawka czyni truciznę. Więc jeśli od czasu do czasu napijesz się jedno piwo lub jedną lampkę wina, nawet z tym alkoholem, to na pewno Ci to nie zaszkodzi. Jeśli podobał Ci się materiał, to mam do Ciebie prośbę. Naciśnij na dole czerwony przycisk subskrypcji i polajkuj ten materiał. Ciebie to nic nie kosztuje, a dla mnie znaczy wiele. Pozdrawiam serdecznie, Mateusz Młyński.